Wolne Głosy, wydanie specjalne i jest pierwszy z naszych gości, generał brygady, pilot Dariusz Wroński, były szef wojsk aeromobilnych. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry państwu. I rozmawiać będziemy, jak się nasi widzowie doskonale domyślają, przede wszystkim o kwestiach ukraińskich. I na początku chciałbym sięgnąć do pana osobistych doświadczeń jako dowódcy. Właśnie o te wojska powietrzne, powietrzno-szturmowe, one w różnych formatach funkcjonują na Ukrainie. Takich brygad zaliczanych do ukraińskich, do odrębnego rodzaju sił zbrojnych, właśnie aeromobilnych, na Ukrainie jest, o ile mi wiadomo, w tej chwili cztery. Cztery brygady plus mniejsze jeszcze jednostki. Rodzi się pytanie o tworzenie takich formacji, bo z tego co wiemy, one walczą na lądzie, walczą jako zwykła piechota zmotoryzowana, zmechanizowana, wspierana czasem przez czołgi wchodzące organicznie w skład takiej brygady. Rodzi się pytanie, po co tworzyć takie jednostki, szkolić ich do przerzutu drogą powietrzną, skoro potem no, kosztowni żołnierze, jeśli można tak powiedzieć, wyekwipowani, wyszkoleni dużym nakładem, używani są jak po prostu sprawna, zmechanizowana piechota. Tak, to jest jeden wielki, zasadniczy błąd, jeżeli dowódcy wyższego szczebla, zaraz powiem dlaczego właśnie tak, wykorzystują ten rodzaj wojsk do działań, można nazwać ich bieżących. Jeżeli Rosjanie, bo oni w pewnym momencie rzucili w zasadzie prawie wszystkie swoje siły powietrzno-desantowe na pierwszą linię, popełnili ogromny błąd. Świadczy to również o tym, że kurczą się zasoby tak zwanych fachowców. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę ukraińskie wojska powietrzno-desantowe oraz ta formacja aeromobilna, ona jest bardzo podobna do formatu naszego polskiego, ale tak troszeczkę ostatnio zmiksowana na wzór wojsk amerykańskich. Myśmy szkolili, nie będę mówił do kiedy, bo to przeciąga się do chwili prawie że obecnej. Szkoliliśmy również według nowego natowskiego wzoru i modelu. Przygotowywaliśmy żołnierzy wojsk aeromobilnych Ukrainy do walki. I przede wszystkim głównym zadaniem to jest służenie jako odwód najważniejszych wojsk i sił dowódcy naczelnego. Jeżeli ktoś wykorzystuje je w sytuacji, w której nie można, można tak zauważyć, przeciągnąć szali zwycięstwa na swoją stronę, to znaczy, że ktoś ma pewne problemy. Cztery brygady, które posiada Ukraina rzeczywiście oraz nowo formowane, bo one w blokach startowych są przygotowywane, służą tej najważniejszej części, czyli temu, tej fazie operacji, którą mają zaplanowane na Ukrainie, czy Ukraińcy, gdzie będą za chwilę przechodzili do działań ofensywnych, gdzie będą w sposób bardzo dynamiczny przeprowadzali na zapleczu przeciwnika, czyli można powiedzieć w terenie republik, które tak nazywają Rosjanie, Ługańskiego obwodu i Donieckiego, na kluczowe obiekty będą wykonywali desant, opanowanie obiektu celem dojścia sił głównych i odbicie utraconych rejonów. To są wojska, które czekają praktycznie w tej chwili na Ukrainie w blokach startowych. Oni nie są wykorzystywani jeszcze. Prawdopodobnie jedna z brygad została użyta celem przechwycenia sił
i wzmocnienia sił przede wszystkim na zagrożonym odcinku. Natomiast niemożliwym jest to, aby wojska aeromobilne używane były w tej fazie operacji. One prawdopodobnie za chwilę mogą służyć jako ci, którzy opanują kluczowe obiekty i, że tak powiem, zwiększą szansę na wykonywanie ofensywnych działań przez Ukrainę. To przejście do działań ofensywnych, to słyszymy o tym już od wielu tygodni i większość ekspertów jest zdania, że żeby to było możliwe, Ukraina musi uzyskać i lokalnie, i na szerszym odcinku frontu jakąś zdecydowaną przewagę, przede wszystkim materiałową, w sprzęcie ofensywnym, w artylerii, także w amunicji do tej artylerii. I ten sprzęt płynie na Ukrainę, ale płynie, powiedziałbym, bardzo nierównym strumieniem. Jak pan ocenia, panie generale, wsparcie państw Europy Zachodniej, przede wszystkim Niemiec? Bo tutaj słyszymy pewne deklaracje ze strony oficjalnych czynników niemieckich, po czym dowiadujemy się, że ta pomoc militarna niemiecka tak jakoś nie może dotrzeć na Ukrainę, a nawet jest torpedowana przez Niemców, którzy torpedują wysyłkę Leopardów z Hiszpanii, podpierając się jakimś zapisem w umowie licencyjnym, bo rzeczywiście Leopardy są wyprodukowane w Niemczech. No i jakoś nie docierają te hiszpańskie Leopardy na Ukrainę. Więc jak to jest z tą pomocą niemiecką dla Ukrainy? Polska przekazała ponad 200 swoich czołgów, własnych czołgów. A Niemcy, które są potentatem w produkcji zbrojeniowej, mają większą armię niż Polska, więcej mają tego sprzętu, jakoś im nie idzie ta pomoc dla Ukrainy. Tak się składa, że właśnie wróciłem z Hiszpanii i można w każdych mediach, ale tylko czytanych, przeczytać, bo w telewizji w ogóle nie ma takiego tematu, że jest jakiś konflikt, jakaś inwazja czy interwencja i tak dalej. Lub są bardzo szczątkowo tak, że bardzo ciężko na nie trafić. Natomiast główny wątek w Hiszpanii to jest następujący. Ludzie kompletnie nie mają pojęcia o żadnej wojnie, oni nie chcą się mieszać. Na terenie Hiszpanii są gigantyczne ilości Rosjan, którzy zostawiają ogromne środki finansowe, dolary, euro. Sam fakt przyblokowania przez nich ich kont osobistych, bo na okrągło widzimy takie przypadki, że jedna karta, druga karta, trzecia, wszystkie zablokowane, więc wyciąga człowiek harmonię pieniędzy, nie wiadomo skąd, płaci gotówką i tak dalej. Hiszpania dzisiaj jest jednym wielkim państwem mówiącym po rosyjsku, a przynajmniej w kurortach i nie tylko zresztą daje się to słyszeć. Niemcy, które deklarowały wysłanie, oni cały czas deklarują, tak. Hiszpania jest przekonana, że Niemcy są głównym dostarczycielem uzbrojenia, broni i wszelkich środków na Ukrainę i oni są przekonani o tym. Więc mówią nawet w ten sposób, że po co my mamy dawać, skoro Niemcy dają i Francja. Natomiast cichym takim, w cudzysłowie mówiąc, bohaterem tego tematu jest to, że ten sprzęt hiszpański jest o miernej jakości, jest mało sprawny, tak to ujmę, no i jest pewien problem, no co im tam wysłać. Natomiast to, co możemy wrócić tutaj za chwilę do kwestii ustaleń z Rammstein, które się wydarzyły. Kanclerz Scholz ogłosił, że przekaże Ukrainie system obrony przeciwlotniczej Iris-T i że to zajmie mu kilka miesięcy. No cóż, ten system jest świetny, bardzo dobry rzeczywiście, ale nie wierzę w to, że oni ten system przekażą. Oni raptem mają kilkadziesiąt sztuk tego sprzętu nowego. On pomógłby Ukraińcom na 25 do 40 kilometrów głębokości. Ma bardzo wysoki pułap, na którym może przechwytywać obiekty latające i niszczyć cele praktycznie w powietrzu. Więc tutaj cały czas mamy blef.
blef, który obnaża Niemcy, troszkę lepiej może z Francją, choć też mamy informację, że Francja również leży na łopatkach. Cała tajemnica według mojej wiedzy i moich kolegów jest taka, że Bundeswehr jest kompletnie rozbrojona. Sami się zwijali przez szereg lat. Nie czarujmy się, jestem przekonany, że sterował tym człowiek z Moskwy. I jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Niemcy są jednym z większych dostarczycieli obok Amerykanów sprzętu za granicę w różne rejony konfliktów, które dzieją się różnym armiom, to sami tego uzbrojenia za bardzo nie posiadają. I tu jest cały, jak gdyby taki praktyczny problem Niemiec, a teraz na to nakłada się problem polityczny. Więc jedynymi państwami, które dzisiaj rzeczywiście wspierają, za pomocą których Ukraina przejdzie do ofensywy, to są Stany Zjednoczone numer jeden, Wielka Brytania, Polska, no i takie państwa jak Słowacja, Czechy, aż się prosi, żeby powiedzieć, co daliśmy. 250 czołgów, tak jak pan redaktor mówi. Ja nie chcę mówić, co Polska dała za specjalnie, bo zależy mi na tym, żeby ciszej było nad tą sprawą dostarczania. Natomiast warto chyba wspomnieć, że Czechy i Słowacja zaoferowały i dały również czołgi, artylerię samobieżną, systemy S-300, bo takowe mieli, Dany tutaj, no właśnie te samobieżne. No cóż tu mówić, jak małe państewka 1 800 000 ludzi liczące dają większą pomoc niż Niemcy tak liczne. No żenada. Niemcy po prostu tylko deklarują, nie robiąc praktycznie nic, a raczej wspierając Putina w tym, tą swoją indolencją i na tym można by było chyba zakończyć. Bo Rammstein, które jest bazą amerykańską w Niemczech, to tylko no, terytorialnie można powiedzieć, że jest miejscem, w którym jest ogromna ilość wojsk amerykańskich i tam udział 40 ministrów i przedstawicieli państw NATO, którzy się spotkali, aby właśnie określić tą pomoc dla Ukrainy, długofalową, jeszcze raz powtarzam, długofalową pomoc bez żadnych poślizgów, łącznie z tym, że wzmacnianie bazy przemysłu obronnego, tak by kontynuować stały napływ pomocy wojskowej. I tu wierzę w to i widzę takie elementy i symptomy, dzięki którym przez najbliższe dekady Rosja naprawdę nie będzie w stanie odbudować swojego potencjału militarnego, który mógłby zagrozić komukolwiek. I taki jest cel nie tylko Ukrainy, ale również NATO, również Amerykanów, którzy głośno o tym mówią. Panie generale, sprzęt to jeszcze nie wszystko, chociaż jest bardzo ważne, widzimy to codziennie po stronie rosyjskiej, zresztą też czołgi T-72, które były wymieniane ponad miesiąc temu, trochę anegdotycznie, bardzo stare, z lat 60., pojawiły się na froncie. Mamy już nie z jednego miejsca informacje o tym, że one naprawdę walczą po stronie rosyjskiej, więc i Rosjanie cierpią na braki sprzętowe, ale ludzie są niezwykle ważni. Ten sprzęt musi być obsługiwany przez ludzi, którzy są po pierwsze wyszkoleni, po drugie zmotywowani do walki. Wiemy o tym, że w pierwszym etapie wojny to morale było na pewno wyższe, dużo wyższe po stronie Ukraińców. Rosjanie nie za bardzo wiedzieli, gdzie są i przede wszystkim po co są. Ale mamy od pewnego czasu różne informacje płynące przede wszystkim z tego łuku wokół Siewierodoniecka, tam, gdzie walki toczą się bardzo długo już i one są bardzo ciężkie, że są problemy po stronie ukraińskiej, że te brygady, które tam często są wiele tygodni, nie rotowane, nie odsyłane na odpoczynek,
że tam się wkrada zmęczenie, zniechęcenie. Same władze ukraińskie mówiły o przypadkach dezercji z własnych szeregów, o tym, że brygady obrony terytorialnej tam coś wiecowały, stawiały jakieś oczekiwania. Jak to wygląda? To zmęczenie ludzkie, to wyczerpanie tego czynnika ludzkiego. Także straty dotyczą nie tylko zabitych, rannych, ale również pewnego wyczerpania psychicznego żołnierzy. Tak, już właśnie to widzimy i to jest smutne, a zarazem bardzo można, no zaryzykuję stwierdzenie, niezwykle bohaterskie. To jest taki trochę dramat bohatera, który wie, że jest niezwykle zmęczony, ale chce walczyć do końca. Tutaj no nie chciałbym uchylać pewnych rąbków tajemnicy, bo spodziewamy się, że będą brane do boju, że tak to ujmę, również nowe siły. Te siły są przygotowywane w tej chwili. Cieszę się z tego powodu, że żołnierz ukraiński czy adepci, którzy byli powoływani na początku wojny, oni dzisiaj już są w trzecim miesiącu szkolenia. Oni, nie podam tutaj dokładnej liczby, ale jest ich ogromna masa. To są ochotnicy, którzy już po trzech miesiącach szkolenia, nawet szkolenia takiego dynamicznego, posiadają już dużą zdolność operacyjną, dużą zdolność, przepraszam, taktyczną, za chwilę operacyjną. To wpłynie na polepszenie sytuacji i to, co widzimy dzisiaj w rejonie Siewierodoniecka, kiedyś nawet zaryzykowałem takie stwierdzenie, że jakieś 3 tygodnie temu, że ta operacja celowo jest utrzymywana przez Ukraińców, jak to mówimy, pod parą. Zauważmy, że 15 kilometrów od wczoraj do dzisiaj zostały na dwóch kierunkach jednak wypchnięte wojska rosyjskie. Od Popasnej w kierunku Siewierodoniecka ten teren jest równinny. Tam nie ma w zasadzie jakichś wielkich przeszkód i to mnie zastanawia, bo jednak teren jest mało pagórkowaty. Tam w zasadzie liczy się tylko sprzęt i chciałbym, aby było to naprawdę świetnie przygotowane, misterna operacja, która zaskoczy wszystkich, że tu wstrzymujemy, wiążemy walką rosyjskie pododdziały, a za chwilę pokażemy pazury i ostre zęby, żeby Rosjanom dokopać już tak naprawdę, nie mówię, że ostatecznie, ale przynajmniej porządnie. Opada poziom wód we wszystkich ciekach wodnych w tamtym rejonie. To się zamienia coraz bardziej w taki wysuszony step. To sprzyja atakującym, nie sprzyja broniącym się. Wiemy, że Doniec Siewierski był takim miejscem, na którym się kilkakrotnie lokalne ofensywy rosyjskie załamały przy próbach forsowania. No ale Doniec Siewierski zamienia się w mały strumień, który będzie można przejść w bród. Czy to zmieni jakoś sytuację obu stron radykalnie, czy zmieni sytuację Ukraińców, czy też Ukraińcy będą potrafili to wykorzystać dla siebie? Myślę, że ten właśnie rzeka Doniec, ona ma mnóstwo meandrów, jest niesamowicie agresywną rzeką, ona ma bardzo wartki nurt. Bardzo podmokłe i rozlewiska tworzą jednak ciężki, trudny teren do walki. To nie jest tak do końca, że będą sobie w bród przechodzili, dlatego że pomimo wszystko teren jest bardzo miękki, grząski. Nawet są parki narodowe utrzymywane w tamtym rejonie i przez nie bardzo ciężko jest przejść i przebić się. Więc tu raczej byłbym chyba spokojny o ten spadek wód. Również spokojny jestem o to, że ponieważ zginęło ponad 33 tysiące, chyba tam 800 żołnierzy rosyjskich i sztab generalny podał nawet, że szacuje, że nawet 25% wojsk lądowych Rosji jest niezdolna do walki,
to ja oceniam, że sytuacja ogólna to jest postępujące staczanie się po równi pochyłej całej Rosji i tej armii w terminie długofalowym. Ten rejon Ługańsko-Doniecki niedługo, moim zdaniem, przestanie być rejonem postępujących walk do przodu rosyjskich, a przemieni się, on już się przemienia, tak jak powiedziałem, te 10-15 kilometrów każdego dnia do przodu. Każdy metr idzie do przodu. Będziemy jako Telewizja Republika na pewno bardzo uważnie się przyglądać tym zmianom i informować naszych widzów o sytuacji na froncie, a pana generała poprosimy sobie o komentarz tej zmieniającej sytuacji. Bardzo dziękuję za wypowiedź dla naszej stacji. Generał Dariusz Wroński był moim i państwa gościem. Kłaniam się nisko. Dziękuję uprzejmie. W naszym studiu niebawem już kolejny gość, Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra, koordynatora służb specjalnych.